Witajcie moi drodzy, witam Was na kolejnym goleniu, niedzielnym goleniu z produktami, tak jak zapowiadałem na ostatnim filmie z taką małą serią, którą dla Was przygotowałem, czyli tak zwany The Walmart Shave, czyli takie golenie z supermarketu, ale w wydaniu amerykańskim dla każdego faceta w przystępnej cenie. Więc tak, dzisiaj nie przeciągając, pamiętacie na ostatnim filmie goliłem się tą oto ciekawą maszynką, która zowie się Van der Heijgen. Jest to Traditional Safety Razor 85 mm rączkę posiada. I stwierdziłem tak, że ogolę się nią jeszcze raz, ale dam jej na chwilkę odpocząć, ponieważ mam kolejną i stwierdziłem, że dzisiaj zrobię sobie jedną zmienną, by Wam zaprezentować drugą maszynkę z Walmarta, również tego producenta. No ale może po kolei najpierw pokażę Wam, czym będę się dzisiaj golił. Przede wszystkim do golenia użyję tego fenomenalnego mydła, które przez przypadek całkiem odkrywam dla Was. Okazało się na ostatnim goleniu, że choć piany jakiejś tam, powiedzmy takiej, której ja bym oczekiwał, nie daje, w sensie śmietanowej, gęstej, no to ochrona i właściwości dla skóry są genialne, więc daję jej dzisiaj, temu mydłu, drugą szansę i mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Więc dzisiaj mydło Badger Shave Soap, jest to wersja Navigator Class Shea and Aloe, czyli masło Shea i Aloes. Więc tak, oczywiście mydło wcześniej, tak jak pokazywałem Wam ostatnio, przykleiłem do mojej miski z Omega. Zaleję je oczywiście wodą, by sobie zmiękło, no bo mydło jest jednak twarde jak skała, jest potrójnie mielonym mydłem i potrzebuje chwili, by sobie po prostu tutaj naciągnąć, zmięknąć. Przede wszystkim ta pierwsza warstwa potrzebuje, by zmiękła. O, takie słowotwórstwo prowadzę, powiedziałbym, mało polskie, a bardziej po polskiemu staram się rozmawiać, więc wybaczcie. Do golenia oczywiście użyję pędzla, który w tych sytuacjach zawsze idealnie się zgrywa, czyli Semok 1470 z 8 Best. On właśnie według mnie jest takim uniwersalnym pędzlem właśnie przy potrójnie mielonych mydłach, właśnie takich twardych skałach. Po goleniu użyję oczywiście AUN-u z Nowego Jorku, czyli Gentleman John. Tak on się prezentuje w takim plastikowym, fajnym opakowaniu. Do golenia użyję żyletek Persona Platinum, które również swym pochodzeniem są ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście maszynkę Van der Heijgen Traditional Safety Razor odkładam na razie do kolejnego golenia. Pozwólcie, że odstawię ją tutaj. Po goleniu użyję jednej z moich ulubionych wód kolońskich, czyli Stetson Original. Mega kowbojska, mega pachnąca. Pamiętacie, ja jestem, że tak powiem, zauroczony tą wodą ogromnie i bardzo mi się ona podoba. No, a drugą maszynką, którą udało mi się znaleźć na półce w Walmarcie, jest Van der Heijgen Twist Adjustable Safety Razor. Tak ona się prezentuje. Wisiała sobie w ten sposób, tutaj za ten uchwyt. Za chwilę ją rozpakuję dla Was, założymy żyletkę, no i myślę, że tym razem ta maszynka mnie ogoli. Jestem ogromnie ciekaw, bo długo tej maszynki nie używałem. Dlaczego? Maszynka oczywiście jest to chiński wyrób, w którym możemy znaleźć na przykład na AliExpressie pod nazwą Q-Shave. Ja miałem kiedyś tą maszynkę. Jakoś nie miałem takich, powiedziałbym, dobrych wspomnień i bardzo szybko ją sprzedałem, więc mam nadzieję, że po tym czasie, czyli po ponad 5 latach będąc w tradycyjnym goleniu, używając powiedzmy bardzo dużej ilości maszynek, wracam sobie do takiego golenia z tą maszyną. Więc tak, słuchajcie, schodzę na dół, nie przedłużam. Rozpakuję ją dla Was, także zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj Barber Recommended, więc rekomendowany przez barberów, jakkolwiek to brzmi. W środku mamy
tubkę masła do golenia, które również będę chciał użyć dla Was w następnym goleniu. Tutaj mamy krótki opis tego, co znajduje się w środku oraz nazwę firmy Universal Beauty Products, Wall Street, Greendale Heights, Illinois. Także tutaj oczywiście mamy pokazaną całą instrukcję tego, jak należy tą maszynkę używać, czyli mamy możliwość regulacji agresywności od 1 do 6. Zakładamy żyletkę na głowicę, na to przykładamy właśnie tą czapkę. No i już czas, by rozpakować tę maszynę zza oceanu. Z chińskim rodowodem oczywiście, więc pozwólcie, że wyciągnę ją. Karton na bok. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Oczywiście mamy w zestawie 5 żyletek produkowanych w Niemczech. Tutaj mieści się nasz bohater. To oczywiście odkładam, a z tym jegomościem zapoznam się już niedługo. Więc tak. Maszynka, zobaczcie, dość ładnie wykonana. Powiem szczerze, bardzo fajna taka, takie powiedziałbym satynowanie, tak? Jakby to nazwać. Takie fajne matowe wykończenie. Otwierają się w ten sposób, że robi się klik. Więc wyciąga się tą czapkę. Ja wyciągam żyletkę. Stwierdziłem, że czas dać jej szansę. Dzisiaj będę używał po raz czwarty żyletek Persona Platinum, tej samej żyletki. Po ostatnim goleniu stwierdziłem, że tamta maszynka mnie nie goliła, więc stwierdziłem, że myślę, że mogę dać jej czwartą szansę. Mam nadzieję, że nie narobię sobie bałaganu na twarzy. Więc tak, zakładam w ten sposób. No i od cała filozofia. Sama maszynka, że tak powiem, jest klonem maszynki Mercure Futur. Także tutaj mamy 6 różnych ustawień, od 1 aż do 6 i możemy sobie to ustawienie ustawić. Zobaczcie, tak wygląda to wszystko na ustawieniu numer 6. Tak wygląda to na ustawieniu numer 3. Mam nadzieję, że żyletka leży prosto. Sam nie wiem, na jaką ostrość tutaj, na jaką agresywność się nastawić, więc może ja ustawię się po środku na ustawienie numer 3. To będzie takie myślę, golenie dla mnie w sam raz. Mam nadzieję, że nie będzie to za agresywne. Widać na czapce jest napis Van der Heijgen. Jeśli nie, to zastosuję golenie degresywne, czyli będę sobie schodził o jedno ustawienie na dół, by po prostu nie rozdrażnić z mojej skóry. Więc tak, z kamerą do góry. Dobrze, więc czas zwilżyć twarz. Dzisiaj użyję jako pre-shave tej wody tutaj właśnie z mydlanym, powiedziałbym, z tą zawiesiną mydlaną, która się tutaj znajduje, więc czemu nie? Zapach mydła, muszę przyznać, jest bardzo przyjemny, drzewny, właśnie z takimi nutami masła shea. Właśnie takie pachnące tym masłem, to mydło bardzo przyjemnie pachnie i ja lubię zapach tego masła. Dodatkowo w samym mydle znajduję odrobinę takich, powiedziałbym, kadzidlanych zapachów, które tam są, czyli właśnie mirry, która jest tutaj dodana w postaci olejku, która nadaje naprawdę
Bardzo przyjemny, słodki, lekko waniliowy zapach. Więc sama kompozycja tutaj w mojej ocenie jest bardzo, bardzo trafiona. Kompozycja zapachowa. Co do samego tutaj budowania piany, no to mydło ma jeszcze taką ciekawą cechę, że co wyczytałem tutaj na opakowaniu, gdzieś to tutaj jest, tu. Tutaj na boku tego opakowania napisano, że to mydło, gdy znajdziesz się w dziczy, możesz tego mydła użyć do golenia również na wodę z potoku, czyli na zimną wodę. I słuchajcie, spróbowałem spienić to mydło właśnie pod zimną, lodowatą wodą. Udało się. Także to mydło, tak jak i w zimnej, tak i w ciepłej wodzie, tak jak teraz tutaj używam i nabijam, daje się spokojnie nabić. Wiadomo, w zimnej wodzie ta piana nie jest tak obfita, powiedziałbym. Ale również daje się spokojnie wyrobić, nabić i pozostawia ten charakterystyczny, genialny film na skórze, który w mojej ocenie jest warty odkrycia. Tutaj właśnie wy, czyli moi widzowie, pod ostatnim filmem właśnie zauważyliście słusznie, że mydła te właśnie bardzo takie na składnikach naturalnych i z dużą zawartością olejków, które tutaj są, właśnie nie dają takiej fajnej piany, ale za to pozostawiają bardzo fajny poślizg. I film ochronny na skórze, że nawet jeśli nie będziemy mieli pod ręką żadnego balsamu czy aftershave, no to czy wody po goleniu, no to to mydło samo w sobie pozostawi bardzo przyjemny, tłusty film. Skóra będzie odżywiona, nie będzie przesuszona. Więc odrobinę wody. Tak widzicie, piana w kilka chwil staje się taką właśnie puchatą chmurką. Więc w mojej ocenie dodawanie większej ilości wody tak naprawdę nie ma tutaj większego sensu, bo można tylko tą pianę zepsuć. Tak mi się wydaje. Więc no tak to się prezentuje. Widać z daleka, że ta piana ma w sobie te drobne takie bąbelki powietrza, więc nie ma co więcej tutaj działać. Więc maszyna pod wodę. Jestem ciekaw, czy tym razem poczuję, że ta żyletka z tą maszynką mnie goni. No mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście dworuję sobie tutaj. No więc tak. Vanderhagen. Maszynka o nazwie Twist Adjustable Safety Razor. Więc...
Tak, tutaj zdecydowanie czuję, że maszyna goli. Jest dosyć głośna, bo to słychać. Mam nadzieję. Nie zrażajcie się tym hałasem w tle. Jest to moja żona przygotowywująca niedzielny obiad, więc... Sama maszyna, powiedziałbym, golić goli, no ale nie jest to moja, że tak powiem, moja preferencja maszynkowa. Nie w tym sensie, że jest zła, bo tutaj tu nie o to chodzi. Zobaczcie, ten film na skórze jest po prostu genialny. W mojej ocenie ta maszynka, tak jak ją zapamiętałem właśnie używając kiedyś na początku swojej przygody maszynki Q-Shave, ogólnie ma dużą głowicę. No niewygodną. Myślę, że w Mercurze, w maszynce Mercur Futur, na pewno jest to wykonane lepiej, jak to w oryginałach. I tamto golenie na pewno jest wygodniejsze, mniej, powiedziałbym, tutaj to golenie jest troszeczkę intuicyjne, mniej intuicyjne, że tak powiem, trzeba naprawdę uważać, bo czuć tę żyletkę na skórze, ale nie jest to golenie jakoś bardzo agresywne, tak? Ja sobie ustawiłem tutaj na trójce, więc z tymi żyletkami po raz czwarty. Naprawdę idzie to bardzo przyjemnie. Druga rzecz jest taka, że trzeba dosyć mocno wytrząść tę maszynkę, bo ona w sobie gromadzi w tej rynnie tutaj naprawdę sporą ilość wody i potem goląc się to wszystko nam leci po ręce, więc dodatkowo ta duża głowica. No jest to taka troszeczkę futurystyczna maszyna, muszę przyznać. Ja osobiście jej fanem nie jestem, ale z dobrym efektem, tak? Tutaj się można spokojnie nią... nią ogolić, co przede wszystkim... to czuję, że została ona poprawiona. Poprawiona w tym sensie, że nie lata w niej maszynka jak struny w gitarze. Tak jak ja pamiętam, jak miałem maszynkę tą Q-Shave, to po prostu to golenie to była mordęga. Tamta żyletka po prostu była, powiedziałbym, mało tak zabezpieczona, mało dociśnięta, przez co
Ona po prostu mi latała, ta żyletka, podczas golenia. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale myślę, że ci doświadczeni, którzy wiedzą, o czym mówią, o czym mówię, no to wiecie, o czym mówię, co mam na myśli. A teraz muszę przyznać, że ta maszynka, którą trzymam w dłoni, może mój egzemplarz, akurat mi się taki trafił, dobry, no to jest zrobiony w ten sposób, że ta żyletka nie gra, więc... Więc zimna woda. Świetna sprawa. Powiem wam, ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jaką ilość tego mydlanego, mam nadzieję, że to widać, o, jaką ilość tego mydlanego filmu zostawia to mydło. To jest po prostu coś niesamowitego. I myślę, że jakbym tak zostawił w takim stanie skórę, nie miałbym, na przykład będąc na wyjeździe gdzieś, nie miałbym ze sobą balsamu, myślę, że nie jest potrzebny tutaj, lub żadnej wody, mogę w spokoju tak zostawić i już. I tutaj nic więcej nie potrzeba. Moja skóra, lub powiedziałbym wręcz genialnie natłuszczona dzięki tym olejkom, które są tutaj. Ja jestem, że tak powiem, bardzo mile zaskoczony pod względem właściwości. Sama piana jest raczej kiepska tutaj i wszystkim tym, którzy są przyzwyczajeni do takich naszych, powiedziałbym w cudzysłowie, europejskich wersji piany typu tabak, typu palmolive, typu na przykład no, mydeł, które znamy, czy to Razor Oki, czy to Saponificiowa Resino, no to tutaj takiej piany nie uzyskamy, ale właściwości, powiedziałbym, są lepsze niż w tabaku, jeśli chodzi o te właściwości takie natłuszczająco, nawilżające, i muszę przyznać, że porównywalne właśnie z Saponificiowa Resino, tutaj ta tłustość, która na skórze zostaje, jest po prostu genialna. To mi się naprawdę podoba. Jeden z moich widzów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, właśnie tutaj zauważył to, że można takich mydeł, takich jak właśnie Badger Shave Soap, używać jako tak zwany pre-shave przy jakichś takich kiepskich mydłach. Aun, oczywiście. Ogromna kostka Aunu. Jak na razie te krawędzie są tutaj ostre i czuć dosłownie. Także kostkę na razie odstawiam do wyschnięcia. Pozostawiam na skórze. No i dążąc do tego, samo właśnie używać tego jako pre-shave przy jakichś takich, powiedziałbym, słabszych mydłach, które mają złe właściwości, ale mają dobrą pianę, i wtedy można uzyskać, że tak powiem, produkt całościowy. Jest to fajna droga. Uważam, że przy jakichś takich gorszych mydłach, które właśnie mają gorsze właściwości, super, można tak tego używać i to jest również bardzo ciekawy kierunek, jeszcze mi nieznany. Jak trafię na takie mydło, no to właśnie zrobię coś takiego. Co do samej maszyny, muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony, bo naprawdę pamiętam tę maszynę, jak ona się zachowywała w chińskim wydaniu, i po prostu ta żyletka nie była kompletnie dociśnięta. Mało tego, nie było. Teraz ta granica błędu jest poprawiona. Wtedy ta głowica po prostu tak sobie tańcowała i ta żyletka się ustawiała jak chciała, więc mieliśmy podczas golenia raz, że grającą żyletkę, dwa, że krzywą, więc był to taki troszeczkę slant.
No, pamiętam, że tragiczne przeżycia mnie wtedy, tragiczne doznania były z tą maszynką Q-Shave, a ta jest poprawiona. Jest poprawiona względem tego, że żyletka nie gra. Mi przeszkadza osobiście ta duża głowica, która po prostu, no, myślę, że tutaj amerykański typ twarzy, typu właśnie Donald Trump czy Jay Leno, naprawdę tutaj byłaby ta część publiczności będzie zadowolona, ponieważ no, oni mają dosyć długie, pociągłe twarze, więc ta głowica duża im nie będzie przeszkadzać. Mi osobiście do mojej małej twarzy, ja zawsze mówię, że Gillette Tech, Edwin Jagger 316, mój Razer Rog Game Changer, no to są takie głowice właśnie ciutkie, mniejsze w tym rozmiarze, są troszeczkę bardziej wygodne, widać co się dzieje. Tutaj troszeczkę to wszystko zasłania, ta żyletka wiadomo nie wystaje, nie ma tak zwanego overhang. No i cóż, myślę, że umyję tą maszynę i będzie czekała na kolejne golenie. I na pewno samo golenie jest o niebo lepsze, o niebo efektywniejsze niż z tamtą maszyną. Więc jeśli ktoś z Was będzie chciał wybrać sobie, powiedziałbym, coś z oferty Van der Heijgen, no to myślę, że jak na pierwsze golenie mogę tą maszynkę delikatnie polecić, z dużą dozą ostrożności, bo wiadomo, tylu ilu nas jest, każdy ma swoje preferencje, swoje, powiedziałbym, takie upodobania goleniowe. Sama maszyna ciężka, ale powiedziałbym lżejsza, mam wrażenie, niż była to w przypadku Q-Shave'a. Właśnie sama waga, powiedziałbym, odpowiada mi. Jest to granica 100 gramów, ta głowica nie jest taka ciężka, jak była kiedyś. Fajnie, fajnie wykonane. Naprawdę jest tutaj czuć, że jest wykonany progres w tym futurze, powiedziałbym, w tym klonie futura. Co do mydła, to jestem, jak słyszycie, zauroczony tym mydłem, wbrew pozorom. Więc pozwólcie, że zmyję Aun zimną wodą. Aun zmyty. Kropelki charakterystyczne na skórze się pojawiły. Super sprawa. No, dzisiaj czuję na mojej skórze, że na tym ustawieniu numer 3 jest to, bo to również musiałem dodać, jest to golenie naprawdę bardzo wygodne i efektywne. Jest to golenie z tym pazurem, które lubię, więc na czwórce zaryzykuję sobie już poza filmem, albo być może na kolejnych filmach. W sumie dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze tę maszynę na filmach. Więc zrobię sobie takie ustawienie numer 4 i wtedy zobaczymy, czy ta maszyna pokaże nam z takiego większego pazura. Więc czas na kwintesencję amerykańskiego zapachu z dzikiego zachodu, czyli Stetson Original. Naprawdę genialny zapach w mojej ocenie tutaj. Tak jak mówiłem na ostatnim filmie, wszystkim tym, którzy lubią takie zapachy, którzy lubią zapach tabaka. Którzy lubią zapach warsa. Którym spodobała się Aqua Velva Musk, Jovan Musk, Jovan Musk powinienem powiedzieć. No to jest klimat, powiedziałbym, kosmicznie mocniejszy. I dzisiaj nakładam tylko raz. Ostatnio nałożyłem dwa razy i po prostu żona powiedziała, że trzeba okna pootwierać, bo po prostu w mieszkaniu tak intensywnie pachniało, że nie dało się wytrzymać. Tak powiedziała mi wprost. Także tutaj jeśli miałbym określić, to ta gałka muszkatołowa, to geranium, które tutaj jest, to piżmo, ta wanilia, te nuty skórzane, które po pewnym czasie dają o sobie znać, no to tutaj są wyniesione do maksimum. Gdzieś w tle czuję delikatną ziołowość, lawendy, limonki, cytrusów. Właśnie fajny jest ten twist, jeśli miałbym to nazwać, gałki muszkatołowej oraz goździków. Właśnie podniesiony tutaj troszeczkę przez świeżość, w mojej ocenie, właśnie takiego, powiedziałbym, korzenia imbiru. Właśnie ta świeżość
taka imbirowa lub bardziej takiego irysa. Tutaj naprawdę to jest coś niesamowitego i ja nakładam dosłownie odrobinę, żebym dzisiaj znowu nie musiał, że tak powiem, w pokrótce chałupy wietrzyć. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy film podobał. Tymczasem ja przechodzę do następnego golenia, które dla Was po części już tutaj pokazałem z tą małą tubką, z tą maszynką. Zobaczymy, może tym razem się uda. Przełożę oczywiście żyletki te Van der Heijden do tej 85 i zobaczymy, czy to wina maszynki, żyletki, czy po prostu moja wina. Także dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych goleniach. Cześć!